Dzień dobry, z tej strony Tomasz Gajewski. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu pod szyldem Historia Niestraszna, czyli w Bibliotece o Dawnych Dziejach. Tym razem, drodzy Państwo, korzystając z faktu, iż w tym roku obchodzimy stulecie bardzo ważnego wydarzenia, jakie dokładnie wspomniany wiek temu dotknęło naszą niepodległą ojczyznę, dopiero co odrodzoną po I wojnie światowej, chciałbym Państwu zaprezentować troszkę informacji dotyczących właśnie tego, co w roku 1920, a więc w roku wojny polsko-bolszewickiej, działo się tutaj w naszym regionie na północnym Mazowszu. Zanim jednak do tego przejdę, chciałbym już teraz zachęcić Państwa bardzo serdecznie do wizyty w naszej bibliotece i skorzystania z wybranych pozycji znajdujących się w naszym księgozbiorze, które dotyczą wojny polsko-bolszewickiej, właśnie wspomnianego konfliktu, który toczył się aż do roku 1921, do podpisania w marcu traktatu ryskiego. Tutaj pozwoliłem sobie zaprezentować Państwu zestawienie wybranych publikacji, którymi dysponuje Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu. Chciałbym gorąco właśnie zachęcić Państwa do wizyty i skorzystania z tych książek. Część z nich wchodzi w skład naszego księgozbioru regionalnego i z oczywistych przyczyn, jako swego rodzaju również unikaty, są udostępniane Wam, drodzy Państwo, czytelnikom właśnie tylko na miejscu w naszej bibliotece, natomiast część z nich z widocznych tutaj pozycji można oczywiście również wypożyczyć do domu. Tutaj bardzo gorąco polecam Państwu szczególnie widoczną w prawym dolnym rogu pozycję, na którą składają się dwa dzieła, mianowicie Józef Piłsudski, rok 1920 oraz Michaił Tuchaczewski, Pochód Zawisły. To są dzieła stworzone przez tych dwóch dowódców, którzy właśnie w roku 1920 stanęli naprzeciwko siebie po przeciwnych stronach barykady. Tutaj można prześledzić wspomnienia głównodowodzących z wojny właśnie z obydwu punktów widzenia, również z bardzo ciekawego punktu widzenia ze strony wroga, czyli generała, a późniejszego marszałka Związku Radzieckiego, Michaiła Tuchaczewskiego, a także ze strony właśnie marszałka Józefa Piłsudskiego, który tutaj odpowiadał za dzierżenie najwyższych sterów władzy wojskowo-politycznej w tym okresie. Również polecam Państwu bardzo serdecznie dzieła, które wyszły spod ręki m.in. profesora Janusza Szczepańskiego. Tutaj po lewej stronie na górze jest widoczna wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu. To jest pozycja dostępna u nas tylko na miejscu w księgozbiorze regionalnym. Niemniej profesor Szczepański jest tutaj znawcą, jeśli chodzi o zagadnienie przebiegu wojny na tym właśnie obszarze północnego Mazowsza. Dodatkowo wojna 1920 roku w Ostrołęckiem, tutaj widoczna troszeczkę po środku, to jest również pozycja autorstwa profesora Szczepańskiego, również dostępna tylko na miejscu. Poza tym mogę zwrócić Państwa uwagę na leksykon wojny polsko-rosyjskiej z mnóstwem hasłowo ułożonych encyklopedycznie informacji, który został opracowany przez Janusza Odziemkowskiego, również profesora, który tutaj specjalizuje się w historii Wojska Polskiego, m.in. doby wojny polsko-bolszewickiej. Wojna światów 1920, bitwa warszawska, widoczna po środku, z Leninem i Piłsudskim na okładce. To jest na przykład pozycja Grzegorza Nowika, który również opracował monumentalną pozycję dotyczącą złamania kodów bolszewickich właśnie podczas wojny polsko-bolszewickiej, co też złożyło się w dużym stopniu na ostateczne zwycięstwo Wojska Polskiego w tym konflikcie. Do tego mamy również kilka innych pozycji, m.in. Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda Normana Davisa. Również w niektórych pozycjach, które ujmują temat całościowo w odniesieniu na przykład do poszczególnych miast, tak jak mamy Chorzele, czy też Przasnysz, gdzie tutaj wojna właśnie odcisnęła swoje piętno. Mamy również informacje o tym konflikcie, jak to wszystko przebiegało w pracach ujmujących temat z punktu widzenia bardziej geograficznego, geograficzno-historycznego. Tutaj mam na myśli na przykład zarys dziejów Chorzel. Chorzele, zarys dziejów autorstwa Radosława Waleszczaka,
i tegoż autora Przasnysz i powiat przasnyski w latach 1866-1939. Poza tym są również dzieła innych autorów, jak Lech Wyszczelski. Co prawda tutaj się nie załapała na zdjęcie jego dwutomowa historia w ujęciu całościowym wojny polsko-bolszewickiej, ale mamy taką pozycję. Do tego również kilka innych pozycji, na przykład Bitwa Warszawska Mariana Kukiela. Tutaj ciekawostka, Marian Kukiel był zawodowym wojskowym, który właśnie w okresie II wojny światowej pełnił służbę na wysokich stanowiskach w Armii Polskiej na Zachodzie. I tutaj wcześniej, czyli można powiedzieć już świeżo po zakończeniu konfliktu, opracował on właśnie widoczną tutaj monografię cienką, dosyć z różową okładką, ale bardzo dobrze opracowaną. Także jeszcze raz gorąco serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z publikacji naszej biblioteki dotyczących właśnie wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921. A dla osób, które już teraz chciałyby poznać co nieco informacji odnośnie tego, jak rok 1920 przebiegał na obszarze północnego Mazowsza, chciałem wspomnieć właśnie, że ten obszar w toku największych sukcesów bolszewickich, które przypadały na lipiec i sierpień roku 1920, dostał się właśnie pod ich władanie. Tutaj Przasnysz został zajęty przez oddziały bolszewickie 7 sierpnia wspomnianego roku. Na widocznej mapce mogą Państwo również zobaczyć, jak najdalej dotarli bolszewicy w kulminacyjnym punkcie powodzenia swojej ofensywy. Praktycznie dotarli do stolicy, natomiast w wielu miejscach już osiągnęli linię Wisły, którą w paru miejscach nawet udało im się sforsować, jednak zostali odparci i ta zielona linia widoczna na mapie oznacza ich szczytowy moment powodzeń ich ofensywy. Jak doskonale widać, miasta północnego Mazowsza, tak jak wspomniany właśnie przeze mnie Przasnysz, nasz tutaj gród Ciechanów, Mława, dostały się w ręce bolszewickie. Tutaj również od razu trzeba zaznaczyć, że Wojsko Polskie walczyło na tym obszarze bardzo ofiarnie. Duży wkład w walki między innymi pod Przasnyszem i Ciechanowem miała jednostka 203 Ochotniczego Pułku Łanów pod dowództwem majora Zygmunta Podchorskiego, ale także wiele innych jednostek, niektóre z nich tutaj przewiną nam się w trakcie naszej krótkiej opowieści. Zachęcam Państwa również tutaj do pauzowania i przeczytania samodzielnie całości tekstu. Wspomniałem Państwu o 203 Ochotniczym Pułku Łanów, który zapisał tutaj chwalebną kartę, jeśli chodzi o walki na tym obszarze, obszarze Przasnysza-Ciechanowa. Tutaj mogą Państwo zapoznać się z informacją, kiedy ów pułk powstał. Bardzo szybko został sformowany, rzucony do walk po przerzuceniu z rejonu Kalisza. Tutaj warto również, drodzy Państwo, mieć na uwadze, że ten pułk został później jak gdyby przeformowany, czy też na jego bazie powstał 27 Pułk Łanów imienia króla Stefana Batorego, który odziedziczył tradycję kawaleryjskie właśnie wspomnianego Ochotniczego Pułku Łanów. I tutaj również w roku 1939, kiedy po raz kolejny nasza ojczyzna została najechana, ten pułk, można powiedzieć, że wrócił na obszar walk, czy też na front na północnym Mazowszu, praktycznie tak samo jak walczył tutaj w roku 1920, bowiem w roku 1939, kiedy z północy, z plus wschodnich wyszło tutaj uderzenie niemieckie, ów 27 Pułk Łanów, który był spadkobiercą tradycji 203 Ochotniczego Pułku Łanów, ów 27 Pułk Łanów walczył w roku 1939 właśnie tutaj na północnym Mazowszu w składzie Nowogródzkiej Brygady Kawalerii generała Władysława Andersa, która wchodziła w skład Związku Armii Modlin. W tym miejscu mogą się Państwo zapoznać z bardzo ciekawą relacją niejakiego Szlomo Baracha, który w Przasnyszu właśnie opisał widok, jaki ukazał się jego oczom po wejściu bolszewików do miasta. Właśnie ta relacja przedstawia, jak prezentowali się bolszewicy, którzy weszli właśnie do Przasnysza.
Jeśli chodzi o okupację miasta przez wroga, tutaj wspomnieliśmy, że zajęli oni Przasnysz 7 sierpnia. Ta okupacja była w sumie dosyć krótka, trwała około 2 tygodni. Natomiast, jak często bywa w takich przypadkach, obce armie dopuszczają się grabieży, gwałtów, ruiny lokalnych majątków. Tak też było właśnie w przypadku Przasnysza, z czym mogą Państwo się zapoznać w tym momencie, przeczytać kilka informacji odnośnie właśnie tych rabunków. Również Sowieci usiłowali utworzyć na tym obszarze, na obszarze poszczególnych miast, tak zwane komitety wojskowo-rewolucyjne, które miały wprowadzić nowy ład sowiecki, nowy porządek na podbitych obszarach. Jak się jednak okazało, spotkało się to ze znikomym odzewem ze strony lokalnej ludności, jak również owe twory polityczne okazały się nietrwałe z uwagi na sytuację na froncie, zmieniającą się sytuację. Tutaj po stronie sowieckiej operacje na północnym Mazowszu prowadziły elementy 4 Armii, jak również jazda 3 Korpusu Kawalerii, tak zwanego KAWKOR-u Gajczana-Brzyszkiana. Natomiast po stronie Wojska Polskiego był to rejon operacji 5 Armii Polskiej, która w składzie frontu północnego generała Józefa Hallera została powierzona komendzie generała Władysława Sikorskiego. Tutaj mogą Państwo zwrócić uwagę na widoczne w górnym prawym rogu zdjęcie przedstawiające właśnie sztab 5 Armii z dowódcą generałem Sikorskim po lewej stronie. Sztab pracujący podczas wspomnianej właśnie Bitwy Warszawskiej. Trzeba tutaj w tym momencie również podkreślić, że spośród kilku jednostek wchodzących w skład 5 Armii szczególnie zajadła i skuteczna była kawaleria należąca do 8 Brygady Jazdy generała Aleksandra Karnickiego. Tutaj jest to widoczny ów jegomość oficer z wąsami po lewej stronie i właśnie należący do składu 8 Brygady 203 Ochotniczy Pułk Ułanów, ten, o którym wspomnieliśmy sobie przed chwilą, dokonał dnia 15 sierpnia, a więc był to szczyt, kulminacyjny moment Bitwy Warszawskiej. Tego dnia dokonał on wypadu na Ciechanów i ów wypad był bardzo skuteczny, bowiem w jego toku zaskoczono i zmuszono do ucieczki sztab sowieckiej 4 Armii. Przy okazji zniszczeniu uległa dowódcza radiostacja u bolszewików, co przełożyło się ostatecznie na brak koordynacji, a w zasadzie szwankującą współpracę między poszczególnymi formacjami bolszewickimi w tym rejonie. Tutaj zwracam na to uwagę również generał Tuchaczewski w swoich wspomnieniach, które oczywiście mogą się Państwo z nimi zapoznać w naszej bibliotece. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy wspomnienia bolszewickiego głównodowodzącego w ramach jednej z książek. Po wygraniu Bitwy Warszawskiej tutaj wojska polskie na północnym Mazowszu, a więc te wchodzące w skład wspomnianej 5 Armii generała Sikorskiego, usiłowały marszem na północ zamknąć drogę oddziałom bolszewickim na wschód, drogę ucieczki, tak aby nie mogły się one swobodnie wycofać, zmusić je częściowo być może też do wycofania się na terytorium Prus Wschodnich, a wtedy zostałyby internowane, lub też po prostu doprowadzić do ich zniszczenia. I tutaj w toku zwycięskiego pochodu Wojska Polskiego zajęto Ciechanów. Miało to miejsce 19 sierpnia. 2 dni później został przeprowadzony szturm na Przasnysz. Miasto ostatecznie po serii bolszewickich kontrataków zostało przez oddziały polskie zajęte w dniu kolejnym. Natomiast dnia 23 sierpnia miał miejsce krwawy epizod zmagań w Chorzelach. Tutaj na jednostki Brygady Syberyjskiej pułkownika Kazimierza Rumszy, czyli pododdziały 82-83 Pułku Piechoty, spadło gwałtowne uderzenie wycofującego się z zachodu KAWKOR-u Gajchana-Brzyszkiana. Tutaj niestety sowieckiej kawalerii udało się ostatecznie przebić przez polskie pozycje, natomiast w toku walk
Dokonali oni mordu, bestialskiego mordu na wziętych do niewoli polskich jeńcach, między innymi z oddziału podporucznika Mieczysława Kardzewskiego. Tutaj właśnie mają Państwo czarno-białe zdjęcie, na którym widać ofiary tego mordu, nad którymi pochylają się lokalni mieszkańcy i żołnierze wespół z proboszczem parafii Chorzelek, księdzem Andrzejem Krysiakiem. Również wcześniejsze, nieco niż walki pod Chorzelami, boje pod Krzynowłogą pochłonęły pewną liczbę ofiar ze strony Brygady Syberyjskiej broniącej tutaj przejścia, między innymi tablica upamiętniająca owe polskie ofiary znajduje się na cmentarzu parafialnym w Krzynowodze Wielkiej. Również mogą Państwo zapoznać się tutaj z tą tablicą na zdjęciu, jak również zachęcamy gorąco do odwiedzania miejsc pamięci, które świadczą o walkach roku 1920 i o tym, jak nasz żołnierz, jak również nasze społeczeństwo ofiarnie z poświęceniem odpierało najazd bolszewicki ze wschodu. W tym momencie, drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę tym, którzy dotrwali do końca niniejszego filmiku. Jeszcze raz zachęcam Państwa bardzo serdecznie do korzystania z naszego katalogu. Na koniec jeszcze raz przedstawiam Państwu właśnie wybrane pozycje książkowe w naszej bibliotece, w których mogą Państwo przeczytać o wojnie roku 1920 w ujęciu nie tylko tutaj lokalnym, regionalnym, o czym przed chwilą troszeczkę informacji można było usłyszeć, ale również bardziej w ujęciu całościowym od początków genezy przez burzliwy przebieg zróżnicowany po finalny koniec w postaci traktatu ryskiego z marca 1921 roku. Także jeszcze raz gorąco zachęcam wszystkich Państwa do wizyty w naszej bibliotece, skorzystania z tej literatury. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się. Do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia Państwu.